W tym filmie chciałem opowiedzieć, jak mnoży się macierz. I może zacznijmy od przypomnienia nazewnictwa. Mianowicie no, macierz to jest taka prostokątna tabliczka liczb, tak jak tutaj, tu czy tu. Teraz te pionowe rzędy nazywamy kolumnami, także ta macierz po lewej stronie ma dwie kolumny. To jest pierwsza kolumna, to jest druga. Ta macierz po prawej ma też dwie kolumny, to jest pierwsza kolumna, to jest druga kolumna. Natomiast poziome rzędy nazywamy wierszami. Także tutaj ta macierz po lewej stronie ma trzy wiersze, no a ta macierz po prawej stronie ma dwa wiersze. Teraz być może wiecie już, że macierze można dodawać od siebie i odejmować, ale wtedy te macierze muszą być tych samych rozmiarów, no i to odejmowanie czy też dodawanie jest takie naturalne, mianowicie żeby odjąć od siebie dwie macierze, no to tych samych wymiarów, to odejmujemy odpowiadające sobie wyrazy na odpowiednich miejscach. Z mnożeniem jest troszkę inaczej. Możemy mnożyć macierze różnych rozmiarów, tak jak tutaj w tym przykładzie. Natomiast pewien ważny warunek musi być zawsze spełniony, mianowicie ilość kolumn macierzy, która stoi po lewej stronie znaku mnożenia, czyli tak jak tutaj, tu mamy dwie kolumny, musi być równa ilości wierszy tej macierzy, która stoi po prawej stronie. Czyli te macierze można pomnożyć w takiej kolejności, natomiast nie ma sensu mnożenie ich w odwrotnej kolejności, czyli gdyby ta macierz stała po lewej stronie, bo wtedy ona ma tutaj dwie kolumny, a ta macierz ma trzy wiersze. Czyli ten warunek nie byłby spełniony. Teraz to mnożenie, które za chwilę opiszę, może się wydawać dosyć dziwaczne i skomplikowane. Ale ma ono pewną bardzo naturalną interpretację, ale żeby ją zrozumieć, trzeba troszkę więcej wiedzieć, więc ja może tylko powiem, że macierze mogą nam służyć do kodowania pewnych ważnych odwzorowań, mianowicie odwzorowań liniowych. I wtedy mnożenie tych macierzy odpowiada składaniu tych odwzorowań. No dobrze, przejdźmy teraz do opisu samego mnożenia. Czyli wynik takiego iloczynu dwóch macierzy będzie ma tyle wierszy, ile ma wierszy macierz stojąca po lewej stronie. Czyli to będzie macierz, która będzie miała trzy wiersze. Natomiast tyle kolumn, ile kolumn ma macierz stojąca po prawej stronie. Czyli tu będą dwie kolumny. I teraz samo mnożenie polega na tym, na takim mnożeniu skalarnym wierszy przez kolumny. Jeżeli wiecie, co to znaczy mnożenie skalarne, to za chwilę to zobaczycie, że rzeczywiście tutaj mnożymy skalarnie pewne wektory przez siebie, a jeżeli nie wiecie, no to będzie po prostu opis mnożenia macierzy. Czyli teraz tak, żeby otrzymać tutaj wyraz, który stoi w pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie, to mnożymy skalarnie pierwszy wiersz tej macierzy po lewej przez pierwszą kolumnę macierzy po prawej. Teraz mnożenie skalarne odpowiada w ten sposób, jeżeli wiecie, no to właśnie jest pierwsza współrzędna razy pierwsza plus druga współrzędna razy druga. Czyli tutaj będzie tak, 1 razy 1 plus 2 razy 2. Prawda? To jest iloczyn skalarny takiego wektora 1, 2, jeżeli tak to napiszę, 1, 2 razy skalarnie 1, 2, prawda? To jest 1 razy 1 plus 2 razy 2. I to jest coś, co stoi tutaj. Teraz, żeby otrzymać wyraz, który stoi w pierwszym wierszu, a w drugiej kolumnie, to ponownie mnożymy skalarnie pierwszy wiersz macierzy po lewej, ale tym razem przez drugą kolumnę tej macierzy, która stoi po prawej stronie. Tak? Czyli tu będzie 1 razy 1 plus 2 razy minus 1. Prawda? 1 razy 1 plus 2 razy minus 1. I to już będzie wszystko. Ta macierz będzie miała dwie kolumny. Teraz drugi wiersz otrzymujemy w podobny sposób, tylko zamiast używania do tego mnożenia skalarnego pierwszego wiersza macierzy, która stoi po lewej stronie, używamy drugiego wiersza. Czyli teraz robimy to samo, co robiliśmy tutaj, tylko zamiast pierwszego wiersza używamy drugiego. Czyli tutaj będzie, czyli w drugim wierszu i pierwszej kolumnie znowuż stoi taki podobny iloczyn, tylko że tu jest drugi wiersz i pierwsza kolumna, czyli jest 3 razy 1 plus 0 razy 2. I podobnie tutaj będzie 3 razy 1 plus 0 razy minus 1. No i wreszcie trzeci wiersz, to już pewnie się domyślacie, że używamy do tego procederu trzeciego wiersza macierzy, która stoi po lewej stronie, czyli będzie minus 1 razy 1 plus 1 razy 2 i minus 1 razy 1 plus 1 razy minus 1. Prawda?
to razy to plus to razy to. No dobrze, to teraz możemy wykonać te działania, no więc to, prawda, tutaj występuje tylko dodawanie i mnożenie, więc to są dosyć proste działania, natomiast to trzeba pamiętać, w jaki sposób się to robi. Czyli to jest tak, 1 plus 2 to jest 5, 1 plus 4 to jest 5, potem jest 1 razy 1 plus 2 minus 2, czyli to jest minus 1, no potem 0 razy 2 to jest 0, tutaj też możemy skreślić, czyli to będzie 3, 3 i potem jest minus 1 razy 1 to jest minus 1 plus 1 plus 2 to nam wyjdzie 1 i tutaj jest minus 1 razy, czyli minus 1 plus minus 1, czyli minus 2. O, i to jest iloczyn tych dwóch macierzy, czyli macierz, która właśnie ma tyle wierszy, ile ma macierz po lewej stronie, a tyle kolumn, ile ma macierz po prawej stronie.